Większość z nas jest zafascynowana ideą inteligentnego obcego życia. Dlatego oglądamy filmy o UFO w internecie z nadzieją na zobaczenie czegoś ciekawego, czegoś nie z tego świata. Zwykle są to głupkowate filmy lub jakieś fejki. Zanim zaczniemy, chcę wam powiedzieć, że nie wiem, czy te filmy, które wam dzisiaj pokażę, są w 100% prawdziwe. Sam o tym zadecydujesz. Ale filmy, które dzisiaj zobaczysz, moim zdaniem są najbardziej realne. Zapraszam do oglądania. Na początku maja 2011 roku na YouTubie pojawił się dziwny 25-sekundowy film. Był to rzekomo prawdziwy, żywy kosmita, którego nagrano zaraz po wypadku UFO. Kosmita był nazywany Chudym Bobem. Teraz wiem, co niektórzy z was myślą. Hej, to jest przecież tylko CGI. I tak, to jest rzeczywiście możliwe. Jednak użytkownik YouTube'a Inlun zrobił obszerną analizę tego filmu. Ma on duże doświadczenie przy tworzeniu CGI do filmów. Początkowo uważano, że film został wrzucony do internetu jako promocja jakiegoś filmu o obcych lub programu telewizyjnego. Aby stworzyć taki model postaci, ktoś musiałby poświęcić sporo czasu i pieniędzy. Dzisiaj, po 9 latach, wiemy, że to nie była żadna promocja filmu. Więc, jak myślisz, ktoś poświęcił sporo czasu i pieniędzy na nagranie tego filmu tylko i wyłącznie dla zabawy? A może to prawdziwe nagranie UFO? Na całym świecie są zgłaszane zjawiska, w których można usłyszeć głośne dźwięki. Wydaje się, że emitują z samego nieba. Zakres dźwięków jest ogromny. Niektórzy spekulują, że dźwięki te pochodzą z kosmosu. Co ciekawe, mówiono o tych dźwiękach w wiadomościach na całym świecie. There's been a lot of buzz over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. They heard a loud boom coming from the skies last night. Heard and felt a loud noise around 12:30 Central Time this afternoon. The area's been plagued by loud booming sounds. Problem is, no one knows where the sound is coming from. I'm going to try and describe it for everyone here, okay? If you took a whale's mating call, added a fifth grader learning to play French horn, and threw in some cheese ball ghost sound effects from a haunted house, that would be like the noise that a lot of people woke up to in St. Paul this morning. Dźwięki te również zostały udokumentowane przez użytkowników YouTube'a na całym świecie. Istnieją również inne teorie. Ludzie mówili, że jest to tajne rządowe urządzenie do kontroli pogody lub ludzi. A niektórzy wierzący mówili, że jest to początek apokalipsy. Więc jak myślisz, co te dźwięki mogły oznaczać? Daj znać w komentarzu. W Kalifornii nagrano materiał filmowy, który może być jednym z najdziwniejszych filmów o kosmitach. Thank you.
Teraz zdaję sobie sprawę, że przy pierwszym oglądaniu tego materiału wygląda to wręcz absurdalnie. Wygląda to jak jakiś dziwny strój i wzbudza wątpliwości. Jak zobaczyłem ten film po raz pierwszy, to moja reakcja była mniej więcej taka. Hej, to wygląda przecież jak chodzące spodnie, które komuś uciekają. Jednak ten film okazał się znacznie trudniejszy do obalenia. Pewien program telewizyjny próbował nawet obalić ten film, jednak im się nie udało. Nie potrafili w żaden sposób tego wytłumaczyć. Rok później zostało przesłane podobne wideo. I są to rzekomo kosmici, którzy spacerują po Parku Narodowym. Jest to około 100 km od ich pierwszej obserwacji. Pojawiają się również zdjęcia przedstawiające dziwne rzeźby, które o dziwo wyglądają jak te postacie z filmów. Są to stare amerykańsko-indyjskie posągi stworzeń, jednak nie wiadomo dokładnie kto lub co to jest. Czy możliwe jest to, że to są kosmici, którzy w dawnych czasach odwiedzili Ziemię, a teraz znowu przylecieli do nas z wizytą? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Mówiłem wcześniej już o tym programie. Tym razem znowu przeprowadzili śledztwo w sprawie tego nagrania. Jak się okazało, klip jest bardzo imponujący. Historia głosi, że skontaktowano się z człowiekiem o imieniu Dave Exert. Jego żona twierdziła, że była odwiedzana przez kosmitów przez prawie 10 lat. Na dowód tego wysłała ten oto film, w którym rzeczywiście coś wygląda jak kosmita, który pojawił się w trzech klatkach materiału. Później wysłano im kolejne filmy, na których znowu coś widać. Wygląda, że to coś unosi się nad łóżkiem. Ekipa filmowa wybrała się więc do tego miejsca, aby spróbować obalić ich filmy. Kobieta twierdzi, że kosmici odwiedzają jej sypialnię często w nocy. Tak więc zespół telewizyjny obserwował przez całą noc kobietę z nadzieją złapania czegoś ciekawego. Jeden z członków ukrył się w szafie i obserwował pokój. Natomiast inny członek zespołu wspiął się na drzewo za oknem sypialni z urządzeniem, które mierzyło aktywność elektryczną. Zaczęło się robić dziwnie, ponieważ David zaczął mówić, że słyszy dźwięki fortepianu, mimo że zespół telewizyjny nic nie słyszał. Nagle ich urządzenia zaczęły wariować. Pojawiły się odczyty aktywności elektrycznej. Mężczyzna siedzący w szafie doświadczył głośnych zakłóceń mikrofonu i kamery. Najdziwniejsze z tego wszystkiego jest to, że nagle na trawie pojawiła się masa dżdżownic. Wszędzie były robaki. Jak myślicie? Czy to zbieg okoliczności, a może za tym stoją kosmici? Co prawda tej nocy nie zobaczyli prawdziwego obcego, ale na pewno mieli kilka dziwnych i niewytłumaczalnych sytuacji. W 2008 roku w Turcji pojawiło się kilka doniesień odnośnie obserwacji UFO. Pewien mężczyzna zarejestrował coś, co uważa za statek obcych. Kamera, którą nagrywał, pozwoliła mu bardzo przybliżyć obiekt. Materiał jest tak dobrej jakości, że niektórzy ludzie analizujący ten materiał filmowy uważali, że fotograf uchwycił kilka podglądających kosmitów. Materiał został przeanalizowany przez naukowców, ośrodki badawcze w Turcji oraz ekspertów USA, Japonii, Brazylii i Rosji. Wszyscy analitycy doszli do tego samego wniosku, że materiał nie jest sfałszowany lub edytowany w jakikolwiek sposób. Ponadto cztery inne osoby były świadkami tego zdarzenia. Sceptycy wierzą, że rzekome UFO przypomina górną część pokładu statku wycieczkowego, który pływa w tamtych regionach. Jednak wyznawcy UFO pochylają się nad tą teorią i dostarczyli przekonujące dowody na to, że teoria statku wycieczkowego jest niemożliwa. Więc jak myślicie, czy udało im się sfilmować prawdziwy statek kosmiczny wraz z kosmitami? A może to coś innego łudząco przypominającego UFO? Tak więc to tyle. Chciałbym Was zaprosić jeszcze na mojego Instagrama puffy.youtube oraz przypominam o zostawieniu łapki w górę. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!